Koncerty, wystawy i warsztaty to główne atrakcje zbliżającej się Nocy Muzeów. Późnym wieczorem w sobotę 13 maja będzie można odwiedzić kilkadziesiąt instytucji w całym województwie. Przykładowo Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przygotowało m.in. muzealną halę odlotów. Będziemy pokazywać przede wszystkim, i to będzie nasz leitmotiv, przedmioty, które na co dzień zazwyczaj znajdują się w magazynach, nie wyciągamy ich, niektóre nigdy nie były pokazywane. To są rzeczy dziwne, oryginalne, cenne, ekstrawaganckie, szalone, więc pierwszy raz będzie można je zobaczyć na własne oczy, ale oprócz tego tych wydarzeń, które przygotowaliśmy, jest kilka. Wśród nich warsztaty chemiczne, fizyczne czy pokazy iluzji. Muzealną podróż można kontynuować w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, które zaprezentuje wiele nowości, m.in. portret Władysława Borta. Jednego z głównych kreatorów polskiego Śląska, zarówno tej doby plebiscytowej, jak i doby powstań. A oprócz obrazu muzeum zaprasza na koncert zespołu Gang Marcela i otwarcie wystawy Orkiestra Huty Florian. Tym naszym najnowszym nabytkiem, który został nam przekazany przed kilkoma właściwie tygodniami, mianowicie instrumentami orkiestry dętej funkcjonującej przy Hucie Florian od roku 1935. Wszystkie te tutaj zaprezentowane instrumenty mają za sobą już długą historię, były świadkami wielu znaczących wydarzeń, również o charakterze patriotycznym, narodowym, a przede wszystkim są właśnie tym uzewnętrznieniem tego, co wypływało z owej codzienności, od ciężkiej pracy. W Katowicach oprócz wydarzeń w tradycyjnych muzeach, jak Śląskie czy Historii Katowic, będzie można wybrać się do fabryki porcelany, która przygotowała multimedialną wystawę zdjęć starej fabryki i nie tylko. Przygotowaliśmy również zwiedzanie, więc przewodnik będzie oprowadzał po fabryce. Zaprowadzi naszych uczestników w kilka miejsc, do których nie ma możliwości wejścia na co dzień. Z kolei w Sosnowcu na odwiedzających będą czekać m.in. wojskowe podchody historyczne, obóz lotnictwa dla dzieci oraz nowa wystawa Sosnowiecka Lotnicza Eskadra. Wystawa, która pokazuje, jak gdyby odkrywa jeszcze do tej pory niepokazywaną kartę z historii miasta, mianowicie lotników, obsługę naziemną, ludzi, sosnowiczan, którzy walczyli przede wszystkim w polskich siłach powietrznych, także w strukturze RAF-u podczas II wojny światowej. Niektóre miasta, takie jak Zabrze, zdecydowały się zorganizować Noc Muzeów w późniejszym terminie. Kopalnia Gujdo zaprasza na podziemny spacer górniczy 20 maja. Podczas Nocy Muzeów wizyty będą możliwe za darmo lub za symboliczną opłatą.